Kochani, kolejna pompa ciepła, to znaczy kolejny raz Karol na serwisie. I ostatnio byłem u klienta, który miał TICAPa 9. Dzisiaj jesteśmy u klienta, który też ma TICAPa 9, tylko troszeczkę inny budynek. I teraz kilka danych odnośnie budynku, zanim przejdziemy sobie do produkcji, copów i bzdur, które pokazuje ten sterownik. Jeżeli chodzi o sam budynek, ile metrów ogrzewanych? 200. 200. Jeżeli chodzi o odnośnie proporcji ogrzewania podłogowego, za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda w stosunku do ogrzejnikowego. 1/3 podłogówka, reszta grzejniki. I co? Lepiej by było mieć podłogówki więcej. Zdecydowanie. Tak. Jeżeli chodzi o ocieplenie tego budynku, jak Dwa, to? 12 cm styropianu na ścianach, tylko styropian z frezem, 15 cm na podłodze, 25 cm na dachu. Czyli rozmawialiśmy, że budynek jest po prostu szczelniejszy przez to, że jest ten frezowany styropian i to wszystko działa. A jak działa, to za chwilę zobaczycie. Jeżeli chodzi o temperaturę wewnątrz budynku, bo to się ludzie przyczepiali, że tego nie ma. 22,5 stopnia jest na dole, 21 na górze. I pytanie, bo jest wszystko oparte o krzywą grzewczą. Tak. I plus jeszcze podłogówka, która jest przez ręczne, że tak powiem, ograniczenie temperatury, które de facto przez większość sezonu nie działa. Czy utrzymanie temperatury w pomieszczeniach wedle krzywej grzewczej jest możliwe, czy trzeba było zastosować, nie wiem, ogrzewanie strefowe, dodatkowe siłowniki, termostaty jakieś na grzejnikach, czy jak to się odbywa? Termostaty są na maksa otwarte. W jednym pokoju jest tylko termostat ustawiony, żeby tam trzymał na 21 stopni, bo za Sypialnia jakaś, ciepło. tak? Nie, tam gdzie pracuje komputer, dłużej Aha. on grzeje sam z siebie, tak? A tak są otwarte i różnice wahają się do pół stopnia, plus minus pół stopnia. Tak jest ustawiona Pewnie krzywa. największe różnice są w okresach przejściowych, gdzie mamy w Tak. okolicach, nie wiem, minus 2 i tak dalej, i jest raz wilgotno, a raz nie, i pewnie wtedy Tak, są no to jest największe takie do odchyłki. 23, między 23 a 22 to są takie temperatury. Widzicie, kochani, można, więc nie mówcie, że ja wam nie podaję temperatur. Ok, jesteśmy po serwisie. Teraz krótki look na instalację, którą ten klient zrobił. No, zagospodarowane przedtem, co ty był normalnie kocioł węglowy, tak? Z podajnikiem. Spalanie było w granicach ilu? 2,5 to. 2,5 i to było max, tak? Tak, max to 2600, o. I tutaj rozmawialiśmy, dlaczego w ogóle taka pompa została dobrana, bo pewnie, jeżeli by wrzucić tej jotkę dziewiątkę, to też by dała radę, ale z tego, co kojarzę, że z innych źródeł tutaj wychodziło chociażby z ciepła właściwego i patrząc na wielkość tego budynku, izolację, wychodziło to zapotrzebowanie wyższe niż wynikające z węgla. Kocioł był pewnie dość mały, tak? Dwudziestka. Dwudziestka, nie dwunastka, Znaczy nie, piętnastka. 2 m2, tak? Powierzchni grzewczej. Tam jak było na wymiennika, o. No, czy coś Coś głowego. takiego, No. tak. W każdym razie jest co jest i zaraz zobaczymy, czy taka pompa, która w myśl, że tak powiem, spalania jest przewymiarowana, czy mamy jakąś tutaj, jeżeli chodzi o odnośnie pracy, taktowanie, tak, czy nie mamy nadmiernej ilości włączeń. Zobaczycie. Przeróbka, która tutaj jeszcze zostanie zrobiona przez klienta, ponieważ mamy tutaj bufor równolegle, czyli pompa, zasilanie, powrót wrzucone do bufora, bufer z elektrometu, czyli mamy tutaj dodatkowo takie rury rozdzielające troszeczkę nam wodę, czyli ciepła woda wędruje sobie i jest pobierana z góry, tak, bo wszystkie przyłącze są od dołu, to jest akurat jak dla mnie fajne, jeżeli bufor mamy podwieszony wyżej, a zimna woda zostaje pobierana, czy tam wrzucana z instalacji, czy pobierana przez pompę do ponownego podgrzania z dołu tego buforka. Jaka będzie tutaj rozwałka robiona i jaka będzie rozwiązanie tej instalacji, żeby jeszcze trochę ograniczyć konsumpcję. Z 2 lat pracy, bo tyle pracuje ta pompa, wyszło, że generalnie to jest ręczne ograniczenie, ręczny termostat, który jest ustawiony na 40 40. stopni, czyli zaraz Wam pokażę krzywą grzewczą na potwierdzenie, ale mamy krzywą grzewczą ustawioną maksymalnie na 43 stopnie przy minus 15. Dobrze mówię? Tak.
Nie oszukuję. Więc przez większość roku, przez większą ilość sezonu grzewczego, ten termostat na podłówkę jest maksymalnie otwarty. Nie miesza nam tutaj wody z powrotu z podłogówki, żeby utrzymać niższą temperaturę, tylko to, co wyszło wynikające z krzywej grzewczej, ląduje sobie w podłogówce. Przeróbka będzie taka, że zostaną wywalone te dwie pompy, bo te dwie pompy pewnie jeszcze pamiętają kocioł węglowy. Tak. I dlatego zostały tutaj zastosowane. Widzę, że dwie pompy różne, chyba ta była nowsza, tamta jest jakaś starsza. Znaczy, były równo zakładane. A tak wygląda. No. Są to pompy starego typu, pompy, które pobierają 90 W i klient tutaj sobie na szybko obliczył, że podczas całego sezonu grzewczego, jeżeli nawet nie byłoby poprawy parametrów, jeżeli chodzi odnośnie, nie wiem, podmieszania w buforze, to te pompy pobierają ile? 800? 800 W. 800 kWh. Kilowatogodzin na rok. Mamy tutaj instalację, w której jest fotowoltaika na starych zasadach i powiedzmy, że klient się tutaj spina, czy lekko nie. Znaczy nie, nie, nie. Nie, trzeba dopłacić. Na zero wychodzę. Znaczy na plusie takim 40 kW zostało za cały rok. Okej, okay, czyli jest na plus, czyli nie trzeba... Nic dopłacać. Dobra. To w takim bądź razie, ja mam pytanie, bo tak, to jest... W sumie, jeżeli chodzi o zaoszczędzenie 800 kWh, tak teoretycznie, tak, dobry pomysł. Po co robić tą przeróbkę? I teraz słucham rozważnych słów. Po co robić przeróbkę, jeżeli całość się spina? Druga fotowoltaika w tym roku zaczęła się częściej wyłączać. Aha, czyli może być tak, że się nie będzie spinać. Może się tak. Generalnie, powinno nam to tak... Na pewno da nam to ograniczenie poboru energii przez pompy obiegowe, ponieważ te dwie pompki obiegowe będą wywalone i nie będą pobierały energii. Pompa obiegowa choćby zużywała, nie wiem, 20 W więcej, bo będą większe opory, bo teraz nie ma oporów. To, co ma do pokonania, jakie opory, to jest tyle rur, ile tutaj widzicie, to jest pewnie z miedzi 28? Nie, tu jest PEX. PEX. Miedź jest od bufora. Dobra, gdzie... PEX 40. Czyli jakieś, no, 26 mm powiedzmy w środku, więc podobne, czy to będzie PEX 40, czy to będzie miedź, jest stal zapracowana, podobne opory. Przepływ, jeżeli tutaj kojarzę, w granicach 52-53 litrów do osiągnięcia, więc przepływ przepotężny, większy niż potrzebujemy. Oporów nie mamy, bo no po prostu tam, że tak powiem, nie obiegowa, nie jęczy. Nawet licząc to, że będziemy mieli większe opory i będzie więcej zużywała pompa, to odpada nam 2 razy 90 W, czyli odpada na 180 W, a tutaj dokładamy powiedzmy te 20 W na dodatkowe straty i dodatkową moc, która jest potrzebna do pokonania oporów hydraulicznych instalacji. Co tutaj będzie zrobione? Wszystkie te rurki myślę, że zostaną wycięte albo kulturalnie wycięte, ile trzeba będzie. Zasilanie, które mamy tutaj bezpośrednio z pompy, tak, będzie podłączone bezpośrednio do grzejników. Myślę, że przez jakiś zawór to zostanie podłączone. Przez drugi zawór do podłogówki, czyli będzie tak naprawdę trójnik, dwa zawory, regulacja przepływu na jedną i na drugą część instalacji, na instalację grzejnikową, na instalację podłogówki. Bufor zostanie zainstalowany na powrocie, tak jak my to robimy na większości rozwiązań, plus zawór różnicy ciśnień, żeby zabezpieczyć, żeby ta instalacja była idiotoodporna. Teoretycznie nie trzeba by było tego w ogóle robić, bo klient ma tutaj podkręcane termostaty, ale jakby ktoś w szale je zakręcił, a powiedzmy byłaby przytłamszona podłogówka, bo się okaże, że powiedzmy instalacja tak chodziła przez cały sezon grzewczy tylko dlatego, że powiedzmy, nie wiem, pompa pobiera 90 W, a tak naprawdę przepływu jakiegoś nie miała. Jest to możliwe wtedy, więc ilość ciepłej wody była mała wrzucana i generalnie podłoga nie parzyła. Dało się wyżyć. To takie rozwiązanie myślę, że tutaj no, może być zastosowane.
Wyreguluje się to ewentualnie właśnie zaworem, ale jeżeli powiedzmy ta podłówka była przykręcona, tak, to podczas defrostu mógłby być niewystarczający przepływ, niewystarczający zład wody, ilość energii na właśnie defrost czy na jakiś wybieg zrobiony, więc włożenie tutaj, zostawienie tak naprawdę tego bufora, włożenie do tego zaworu różnicy ciśnień zabezpieczy nam i zrobi tą instalację idioto-odporną. Troszeczkę się zakręciłem, ale jest jak jest, wygląda jak wygląda, a teraz przechodzimy sobie do punktu kulminacyjnego na szybkości, czyli lecimy sobie w sprawdzanie systemu i patrzymy, co ten kotek ma w środku, tak? Czyli to, co zwykle, historia błędów, błędów tutaj nie było, sprężareczka i widzicie, pompa ciepła generalnie można powiedzieć, że jest tutaj trochę przewymiarowana. Myślę, że to zapotrzebowanie, które wynikało powiedzmy z ciepła właściwego czy z innych tam źródeł, było bliżej prawdy niż to, które wynikałoby nam z tabeli spalonego opału, ponieważ mamy ilość włączeń taką jak widzicie 7000 z groszem kilowato, 7000 z groszem ilości włączeń, czas działania trochę mniejszy, o 2000 godzin mniejszy. Nie jest to idealna proporcja, nie jest to idealnie, że mamy większy czas działania niż w godzinach, niż ilość załączeń, ale nie ma co tutaj, że tak powiem, wywracać białek na drugą stronę i tak dalej i się załamywać, bo to jeszcze nie jest taktowanie. To wychodzi ile? 40 pewnie, jedno włączenie 40 minut pracy, coś koło tego będzie wychodziło, albo nawet trochę więcej. W tym okresie więcej. Przejściowym to na przykład pracuje 10 minut, 15, 2 godziny stoi. Tak? No. To jest nie tak, że ona się włącza, wyłącza co chwila. Tak? Dokładnie. Widzicie grzałki, 0 godzin na centralne ogrzewanie i na ciepłą wodę użytkową. Pompa chodzi na harmonogramie do dogrzewania wody, tak? Tak. Czyli nie jest też na stałe załączona. Czy jest cyrkulacja tutaj włączona? Nie, nie ma. Nie ma. OK, wyszłem ze sprawdzenia systemu, nie miało tak być. Lecimy sobie do poborów energii. Historycznie, oczywiście, lecimy sobie produkcję energii rocznie. Ja wiem, że dla Was to powinien tylko pokazywać te. Powinien pokazywać tylko copy. Pobór energii całkowity. I czy tutaj pobór energii całkowity, bo też mieliśmy rozważania. Co jest tutaj podpięte, bo są podpięte pod podlicznik, bo mam tutaj podlicznik. Są podpięte dodatkowe pompki, które oszacowaliśmy, że około 800 kWh pobierają rocznie. I jeszcze co? Jeszcze jest sauna, tak? Tak. Więc taki no, niechciany pobór energii to jest, tak. Trochę. Generalnie, jeżeli chodzi o rozjazd między tym, co pokazuje podlicznik, a co pokazuje to co mamy tutaj w sterowniku, tak, doliczając te 800 kWh, wyszło nam rozjazdu ile? 200 kWh, czyli straszny, nie wyszło strasznego rozjazdu, gdzieś około, powiedzmy, nie wiem, niecałe 10%. OK, jeżeli chodzi o pobór energii w grzaniu, macie tutaj niecałe 2000, dobrze mówię, 2000, niecałe 2000 kWh, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową, 304 kWh. Lecimy dalej, produkcja energii i kurde, jeszcze się tutaj nie musicie trzymać, ale za chwilę już musicie się trzymać za głowę. Jeżeli chodzi o produkcję energii, z przymrużeniem oka patrzcie, jak to wygląda, całkowita produkcja energii na centralne ogrzewanie, na chłód, na zbiornik, to wszystko z przymrużeniem oka, to nie jest laboratoryjne, że tak powiem, badanie, nie do tego służy ta pompa i to, co tutaj mamy. Ale teraz przechodzimy do rzeczy bardziej efektownych, ponieważ teraz mamy COP całkowity, czyli CO łącznie z CWU, ilość wytworzonej energii podzielone przez ilość energii pobranej. Łącznie 4,8, sprawność bardzo wysoka. Jeżeli chodzi o COP dla grzania, instalacja mieszana, przypominam, to nie jest podłówka, 5,0. I jeżeli chodzi o chłodzenie, 0 dalej. I jeżeli chodzi o zbiornik, 4,0. I już to wielokrotnie tłumaczyłem, że niestety nie jest to sprzęt laboratoryjny. Tutaj wystarczy, że mamy rozkalibrowany czujnik zasilania.
o pół stopnia, rozkalibrowany drugi czujnik powrotu o pół stopnia. Mamy na przykład, jeżeli chodzi o odnośnie to, co mamy w instalacji, nie jest to klarowna woda, tylko mamy jakieś dodatki. Tutaj trochę niestety ta woda, to, trochę w niej zawiesień różnych było i w środku mamy w urządzeniu czujnik ultradźwiękowy, który mówi nam o dokładnym przepływie i powiem szczerze, ten czujnik ultradźwiękowy działa dobrze, ale jeżeli mam do czynienia z czystą wodą. Może wskazać nam trochę wyższy przepływ niż jest w rzeczywistości. Czujniki temperatury wskażą nam trochę większą deltę niż jest w rzeczywistości. Suma summarum, voilà, pompa pokaże Wam to, co pokazała ta, czyli całkowitą sprawność tam w granicach 4,8, tak? I grzanie na przykład 5, sprawność i wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w granicach 4. Jeżeli chodzi o, i by mielibyśmy tutaj jakieś laboratorium podłączone, jeżeli chodzi o grzanie ciepłej wody użytkowej, to w normalnych trybach, a nie zmuszając pompę do pracy super, hiper wydajnej, jeżeli mamy sprawność podczas w całym sezonie w granicach 3,5, jest naprawdę super, czy tam 3,6, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową. Jeżeli przy instalacji mieszanej grzejnikowej mamy sprawność całkowitą układu w granicach 3,5-3,7 też naprawdę jest dobrze. I na to, że tak powiem, trzeba tutaj liczyć, a to, co tutaj mamy, to są trochę losowe, że tak powiem, wartości podane, ale to też Wam pokazuję, żeby nie było, że pokazuję Wam tylko najlepsze najlepszości. Pójdziemy sobie jeszcze do ustawień instalatora, ustawienia działania, grzania i nastawa temperatury zasilania. Popatrzcie, jak to wygląda. Krzywa kompensacji. Mamy tutaj jedną krzywą, ponieważ układ jest sterowany, jakby nie było, ręcznie. 38 stopni przy minus 15, od minus 15 do minus 20 i tak dalej ciągnie się to 38 stopni, czy jest regulowane? Czy teraz został obniżony, czy jak to wygląda? Nie, chyba kiedyś obniżyłem. Tak. Czyli no, jednak jakieś ingerencje tutaj są, ale rozumiem, że maksymalna temperatura przy minus 20 i tak występuje 43? Tak było. I nie chyba trzeba. Nie trzeba, bo raczej ręcznie chyba podniosłem sobie tam pompę na tym takim opu. Do 3 stopni można podnieść. Okej, okay. Do 5 stopni. Czy 5 stopni. Jak było minus 21 w tym, w tą liczbę. Czyli suma summarum wychodziło wtedy 48. Nie, bo wtedy chyba była już obniżona na 30. Aha, czyli 38 plus 5 i stąd wychodzi nam magiczne 43 stopnie. Więc widzicie, przy przewymiarowanych grzejnikach jest to możliwe do osiągnięcia. Tym bardziej, jeżeli macie, ostatnio też Wam pokazywałem grzejniki chociażby z Regulusa, w których wchodzi mniej wody, są wydajniejsze, jeżeli popatrzymy na przestrzeń zajmowaną na ścianie w stosunku do tego, co zdają sobie z siebie i ile wat, więc można spokojnie schodzić z temperaturą i zaoszczędzić więcej mamony, jeżeli nie macie na przykład fotowoltaiki na starych zasadach. A jeżeli macie fotowoltaikę na starych zasadach, to się nie ma co zastanawiać, tylko trzeba montować pompę ciepła, póki to jeszcze jest i póki to wszystko się spina. Jakieś 3 słowa jeszcze do tych oglądaczy? Coś trzeba im przekazać? Nie wiem. Jeździcie na motocyklach, bo są fajne. Nawet jak są crossowe, tak jak tutaj klient ma. A nie, to są enduro. Dobrze, nie. Enduro, a crossowe. Czyli tam crossy są nierejestrowane, to są z homologacją. To jak macie crossy, to jeździcie, wiecie co. Po cichu. Dobrze. Tyle chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak jesteście zainteresowani pompą ciepła, to widzicie, jak to wygląda u kolejnego klienta. Jeżeli jesteście zainteresowani w innych domach, jak to wygląda, to wejdźcie sobie chyba już jest na tyle tych filmów, że trzeba zrobić po prostu osobną playlistę. Karol na przykład. Nawet bez fotowoltaiki 3400 kW z podlicznika. No ja nie wiem. To już trzeba... To nie jest... To trzeba analizować we własnym, że tak powiem, zakresie, bo ktoś za chwilę powie, że a będzie kosztowało 2 zł za kilowatogodzinę i co wtedy? No. A gaz jest tani, a już niedługo 40% do góry. O. Dobrze, kochani, jest jak jest, nie zgłaszajcie się do nas bez kompletu informacji. Nie zgłaszajcie się do nas, jeżeli jesteście podjarani, bo jest na przykład jakieś dofinansowanie i jeżeli jesteście podjarani, bo na przykład dzisiaj jest prąd tani, a gaz podrożał i jedyne, co jest słuszne, to pompa ciepła. Niech się do nas zgłaszają tylko te osoby, które są serio
zainteresowane montażem pompy ciepła, zdecydowane na pompę ciepła i które przeanalizowały wszystkie za i przeciw i wiedzą, że to trzeba rozpatrywać w dłuższym terminie. A najlepiej niech wszystkie dofinansowania, tak jak to już z klientem mówiłem, niech znikną i wtedy tych świadomych osób myślę, że będzie więcej. Albo się zgadzacie, albo nie. Możecie się wypowiadać w komentarzach. Cześć!